Co mistrz, to mistrz. Mariusz Lindvik utrzymał olimpijską formę i wygrał kolejną prestiżową imprezę. Norweg został mistrzem świata w lotach narciarskich. W Vikersund jest Michał Chmielewski. Witaj. Który z Polaków może być zadowolony ze swojego występu? No zdecydowanie najwięcej powodów do radości ma Jakub Wolny, który jako jedyny na lotach potrafił latać, chociaż po prawdzie na tle najlepszych rywali to i tak były bardziej podskoki, a nie loty. A królem nowym Norwegii został on, wielki Marius. Cztery skoki. Lindvik prowadził od pierwszego do ostatniego 230 i 224,5 metra w sobotę. Właściwie pełna kontrola nad losami złota. To, co się wydarzyło, to jakieś szaleństwo. Świetny wynik, świetne warunki, perfekcyjny dzień. Drugi Timi Zajc. I tu mamy współczesne skoki w pigułce. Słoweniec, zliczając odległości, był lepszy od Lindvika o 26 metrów. Ale przeliczniki, zmiany belek, styl i zamiast złota ma srebro. Polacy, najlepszy Jakub Wolny, 11 miejsce. Jutro Jakub Wolny ma poprowadzić polską drużynę. A po co? No, mamy nadzieję, że po medal w składzie Polaków jedna zmiana za Pawła Wąska. Wskakuje Dawid Kubacki. Początek konkursu o 16:30. Transmisja w Telewizji Polskiej. A z Vikersund donosił Michał Chmielewski. Bardzo dziękuję. Mariusz Lindvik, mistrzem świata w lotach narciarskich. Nie odegrali głównej roli Polacy. Niespodziewanie najlepszy z nich był Jakub Wolny. Sobotnie próby Jakuba Wolnego na odległość 213,5 oraz 221 metrów zagwarantowały mu 11 miejsce. Do myślenia dają za to skoki Kamila Stocha i Piotra Żyły. W finałowej serii pierwszy z nich lądował na 175 metrze, co ostatecznie dało mu 22 miejsce. 15 był Piotr Żyła. W fenomenalnej formie jest Mariusz Lindvik, który przez dwa dni zapracował sobie na złoto. Dokonał tego przed własną publicznością. Srebro zdobył Timi Zajc, zaś brąz Stefan Kras. Rzadko się ta sztuka udaje, ale Mariusz Lindvik fatum przełamał. Norweg zdobył złoto, mistrzostw świata w lotach narciarskich i po sukces sięgnął na własnej ziemi. Doceniamy, trochę zazdrościmy, bo nasi daleko, a po komentarz udajemy się do Vikersund, gdzie są Sebastian Parfianowicz i Paweł Baran. Dobry wieczór. Po raz ostatni wydarzyło to się w 1996 roku. To wtedy zawodnik skaczący u siebie został mistrzem świata w lotach i był to Andreas Goldberger. Mariusz Lindvik, nie było go jeszcze wtedy na świecie. Urodził się dwa lata później, a teraz napisał piękną historię. Nie ma wątpliwości, Pawle, że oglądaliśmy tutaj na podium najlepszą trójkę tych zawodów. Tak, i tak nawiązując do historii, nawiązał tutaj do Simona Manna moim zdaniem, no bo mamy to powiązanie. Złoto Igrzysk Olimpijskich, złoto mistrzostw świata w lotach, wywalczone niedługo po tym wielkim triumfie. Mam wrażenie, że chyba mało kto się spodziewał, że Mariusz Lindvik będzie tym zawodnikiem, który tutaj będzie w stanie walczyć o ten złoty medal. A tu proszę, takie chyba małe zaskoczenie. A on tego dokonał, a za nim Timi Zajc i Stefan Kraft. Szczegóły w materiale oglądamy. Cztery skoki w drodze po złoto. Lindvik prowadził od pierwszego do ostatniego 230 i 224,5 metra w sobotę. Właściwie pełna kontrola nad losami tytułu. Będzie daleko, leci po złoto i tak też się dzieje. Drugi Timi Zajc. I tu mamy współczesne skoki w pigułce. Słoweniec, zliczając odległości, był lepszy od Lindvika o 26 metrów, ale przeliczniki, zmiany belek, styl i zamiast złota ma srebro. Dobre i to, gdy przypomnimy sobie, że dwa lata temu w trakcie ostatnich mistrzostw Zajca wyrzucono ze słoweńskiej kadry. Brąz dla Stefana Krafta, największego stylisty mistrzostw. Nikt w notach Austriakowi dorównać nie mógł. Polacy, najlepszy Jakub Wolny, 11 miejsce. W sobotę postawił stempel w debiucie na mistrzostwach w lotach próbami na 213,5 i 221,5 metra. Pozycję niżej Piotr Żyła. Słowo odrębne trzeba poświęcić Kamilowi Stochowi. Z czterech konkursowych skoków Vikersund zadowolony mógł być tylko z tego. 223,5 metra i z ruchu warg dało się wyczytać: o to chodzi. Zgoda. Na pewno nie o to chodziło godzinę później. 175,5 metra, czyli sobota jak cały sezon mistrza Kamila. Stabilizacji na wysokim poziomie brak.
tą najlepszą trójką ciekawa historia jest też taka, że Lindvik podczas ostatnich Mistrzostw Świata w lotach nie startował, bo nie czuł się na loty gotowy. Timi Zajc skonfliktował się z trenerem i został wykluczony z reprezentacji, a Stefan Kraft doznał kontuzji na treningu. Także cała ta trójka medalistów w Planicy no nie przystąpiła do rywalizacji. Polacy, na nich się teraz skupmy. 11. miejsce Kuby Wolnego i to jest nasz promyk nadziei. Jakie mieli nastroje, bo ty dzisiaj z nimi rozmawiałeś? Jakub niezwykle zadowolony, no bo gdybyśmy tak spojrzeli sobie 2-3 miesiące wstecz, a nawet miesiąc wstecz, chyba nikt nie przypuszczałby, że to Jakub Wolny będzie najlepszym spośród Polaków. Chyba prędzej rzucilibyśmy nazwisko Piotra Żyły, bo to jest ten zawodnik, który lata niesamowicie daleko. A tu proszę, Jakub Wolny, uśmiech momentami od ucha do ucha. Cieszył się tym, że jest naprawdę tak wysoko. Jutro zamknie polską drużynę w tej rywalizacji zespołowej. Wystartujemy w składzie Piotr Żyła, Dawid Kubacki, który zmienia Pawła Wąska, Kamil Stoch i właśnie Jakub Wolny. Posłuchajmy wypowiedzi naszych zawodników po konkursie. Cieszę się dzisiaj z tych moich skoków. Ten drugi był bardzo fajny, dał mi dosyć dużo radości. No i cóż, no fajnie, cieszę się. Ten drugi skok no, był po prostu katastrofalny. No. Nawet no, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, bo no, próbowałem robić wszystko to samo, co w pierwszej serii, która zafunkcjonowała super, ale to w ogóle nie wypaliło. Tu można latać dużo, dużo dalej, więc na pewno jeszcze jest tu dużo do poprawy. Nie ma co za bardzo analizować, tylko po prostu swoje robić, a ja wiem w sumie, co tu mam za problem, no. Także no, jak ten problem wyeliminuję, to będzie dobrze. Faworytami drużynowej rywalizacji bez wątpienia Słoweńcy. Dzisiaj aż czterech w najlepszej szóstce. No ale Mariusz Lindvik, mistrz świata, będzie z kolei finiszował w drużynie norweskiej. Młody człowiek z wielkim talentem. Wracamy do niego jeszcze raz, bo za chwilę rozmowa z mistrzem świata. Przed Mariuszem wspaniałe lata. On ma dopiero 23 lata, a już zdobył bardzo, bardzo, bardzo dużo. Pozwolę sobie spojrzeć troszkę wstecz. Rok temu przecież Mariusz Lindvik mówił trenerowi: proszę, wycofaj mnie z tych startów na mamutach, nie czuję się zbyt dobrze. Zawodnik prosi o wycofanie się, nagle zdobywa złoto mistrzostw świata. Daniel André Tande to zawodnik, który ma przecież strach, lęk wysokości. On również zdobył złoty medal, więc to taki paradoks, że zawodnicy, którzy mają lęk wysokości, boją się latania, są najlepszymi lotnikami. A czy lęk wysokości to jedno, ale lęku wygrywania Mariusz Lindvik na pewno nie ma. Mariusz Lindvik w rozmowie z Pawłem Baranem. Mariusz, gratulacje, to był niesamowity występ. Jak się czujesz? Przecież to już twój drugi medal w tym roku. To szalone. Wspaniałe. Zostać mistrzem świata we własnym kraju przy takim wsparciu kibiców, to wielkie przeżycie. Czy fakt, że to u siebie nadaje zwycięstwu lepszy smak? Tak, zdecydowanie. Smakuje doskonale. A który sukces jest dla ciebie ważniejszy? Złoty medal Igrzysk Olimpijskich czy ten wywalczony tutaj? Trudno je porównać. Oba są dla mnie wielką sprawą i nie wyróżnię żadnego. Jesteś DJ-em, więc może sprezentujesz jakiś set dla całej drużyny. Może, pomyślę o tym. Dziękuję, baw się dobrze i życzę powodzenia w drużynówce. Czy Mariusz Lindvik będzie w stanie zatrzymać Słoweńców w konkursie drużynowym? Myślę, że tak, bo sam Robert Hrygota powiedział: no dobrze, jesteśmy kandydatami do złotego medalu, ale jutro jest nowy dzień, nowy początek, każdy zaczyna od zera. Oby to był też nowy początek dla reprezentantów Polski, oby Kamil Stoch skakał tak jak w pierwszej próbie, a nie w drugiej. Adam Małysz zapowiada walkę o medal. Wierzymy, trzymamy kciuki. Początek rywalizacji o 16:25, ale widzimy się z Państwem wcześniej. Studio TVP Sport już od 15:45. Proszę być z nami. Dziękujemy. I my dziękujemy i do futbolu przechodzimy.